Witam Was wszystkich serdecznie w tym nowym 2019 roku. Dziś chciałem Wam pokazać jedno z najciekawszych miejsc, jakie znalazłem. A mianowicie jest to cmentarzysko samochodów z czasu PRL-u. W czasach PRL-u rynek samochodów nie był zbyt zróżnicowany. Na ulicach miast mogliśmy spotkać setki takich samych modeli aut. Dziś są to prawdziwe klasyki, a najlepiej zachowane egzemplarze są poszukiwane przez kolekcjonerów i miłośników motoryzacji. Samochody te potrafią czarować urokiem, który dobrze zapamiętali nasi dziadkowie, rodzice, a często nawet i my sami. Jednak coraz rzadziej możemy je spotkać na naszych polskich drogach. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie widziałem takiego cmentarzyska samochodów. Jest tutaj ponad 300 sztuk, z tego co mi wiadomo. Oczywiście nie liczyłem ich, ale gdzieś tyle będzie. Te czasy jednak nie ograniczyły się jedynie do Fiatów 126 i 125. Po polskich drogach jeździły również inne perełki, które chciałbym dzisiaj Wam pokazać. Udamy się teraz do alejki, w której stoją samochody, które najbardziej mnie wzruszyły. Są to maluchy. Sam również kiedyś jeździłem Fiatem 126P i to właśnie w nim stawiałem swoje pierwsze kroki jako kierowca. Nasz Fiat 126P był następcą włoskiego Fiata 500. Różniła go jedynie pojemność silnika.
Moc maksymalna tego potwora to aż 23 konie mechaniczne, osiągane przy 4800 obrotów na minutę. Przykre jest to, że te maluszki już raczej stąd nie odjadą. Teraz już zostawiam Was z tą niezwykłą kolekcją samochodów. Jednak podzieliłem to na dwa odcinki, ze względu na to, że film byłby zbyt długi. Więc już niebawem będzie druga część. Zapraszam. Thank you.